Witamy w kolejnym odcinku programu Czas na Sport i zapraszamy na przegląd weekendowych wydarzeń, który tak naprawdę dla Opolan rozpoczął się już dzisiaj przed południem. Tak, bowiem na Mistrzostwach Europy w short tracku mamy przecież zawodników także i z Opola. Jestem jako piąta zawodniczka, z czego bardzo się cieszę, bo jest to niezwykle wielkie wyróżnienie dla mnie. Z kolei na ligowym froncie czekają nas emocjonujące spotkania pod siatką. Liderki z Opola będą chciały się zrewanżować za porażkę w Szczyrku. O słabszych stronach rywalek nie mogę opowiadać, bo to się wszystko okaże jutro na meczu, także nie będę zdradzać naszej taktyki. Zaś drugoligowi akademicy, mamy nadzieję, wreszcie doczekają się zwycięstwa i to w meczu derbowym. Jeżeli będziemy dobrze zagrywać, nie popełniać błędów, to damy radę z nimi zwyciężyć. W Gdańsku rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w short tracku w gronie ponad 150 zawodników z ponad 20 krajów. Mamy dwójkę reprezentantów AZS-u Politechniki Opolskiej. To Magdalena Zech i Sebastian Chydzik. Dla nich, jak sami przyznają, to wyróżnienie i dobra lekcja na przyszłość. Obecnie przebywam na Mistrzostwach Europy w Gdańsku. Dzisiaj jesteśmy już po pierwszym dniu zawodów. Odbywały się kwalifikacje na 1500 metrów, na 500 metrów, 1000 metrów, a także sztafeta, w której jestem w składzie. Jestem jako piąta zawodniczka, z czego bardzo się cieszę, bo jest to niezwykle wielkie wyróżnienie dla mnie na ten moment i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z teamem. Dziewczynom udało się zakwalifikować do półfinału i już jutro walczymy o finał, więc trzymajcie za nas kciuki i do usłyszenia. Pa! A tuż po 17 swój debiut na tak wysokiej rangi imprezie zakończył Sebastian Chydzik. Na 1500 metrów w ćwierćfinałowym biegu eliminacyjnym zajął 4. miejsce, ale niestety nie awansował do finału. A jak ocenia swoje starty w pierwszym dniu mistrzostw? Po dzisiejszym dniu jestem zadowolony, lecz czuję lekki niedosyt. Po 1500 jestem zadowolony, lecz troszkę brakło. Błędy indywidualne przesadziło też, że już szedłem dalej. Po 500 metrach czuję wielki niedosyt, gdzie dosłownie brakło jeden wiraż, aby przejść dalej. A nad 1000 niestety muszę jeszcze dużo popracować. Jadąc z czołówką, dużo mnie to nauczyło i wyciągnę lekcje na przyszłość. Jutro drugi dzień zmagań, a zakończenie Mistrzostw Europy w niedzielę. A już teraz czas na ligowe rozgrywki. Mecz na szczycie szykuje nam się jutro w Stegu Arena. Liderki z Opola, czyli Unii Opole, podejmą znajdujące się na 3. miejscu w tabeli SMS Szczyrk. Mamy coś do udowodnienia, przyznaje kapitan naszego zespołu Marta Ciesiulewicz, która wraz z koleżankami w Szczyrku 3 października przegrała z uczennicami 2-3, no, obrywając solidnie w tiebreaku 5-15. Zawsze mamy wideo po meczach i tam było wszystko omawiane, nasze błędy, dlaczego to się stało. Na tę chwilę mam wrażenie, że jesteśmy troszeczkę innym zespołem, bo już pierwsza runda za nami, kilka zwycięstw, które bardzo nas zmobilizowały i zbudowały taki fajny naprawdę bardzo zespół i na tę chwilę jesteśmy też dobrze przygotowane na jutrzejszy mecz. O słabszych stronach rywalek nie mogę opowiadać, bo to się wszystko okaże jutro na meczu, także nie będę zdradzać naszej taktyki. Naszą mocną stroną na pewno będzie zagrywka i tutaj atak, w którym mamy dwie z najlepszych atakujących wśród całej ligi. SMS, PZPS, Szczyrk to bardzo młody zespół, ale o niezwykłych warunkach fizycznych i to są dziewczyny, które naprawdę myślę, że w przyszłości będą stanowiły taki trzon naszej kadry narodowej. Początek zmagań w Stegu Arena w sobotę o godzinie 16. A niewiele mniej emocji powinno być po sąsiedzku. W drugiej lidze siatkarzy AZS Politechnika Polska podejmować będzie w spotkaniu derbowym namysłowski start. Oba zespoły niestety zamykają drugoligową tabelę. Start jest 9 z 4 punktami na koncie, natomiast AZS 10 bez żadnych punktów. Ale być może właśnie to będzie ten mecz na przełamanie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Co sądzi o tym Bartosz Bielecki, kapitan naszego zespołu? Przeciwnik, no można powiedzieć, jeden ze słabszych. My też niestety nie dajemy sobie teraz rady w tym sezonie. Męczą nas kontuzje, ale jesteśmy dobrej myśli i jak zagramy dobry mecz, to możemy powalczyć z każdym, nawet z tymi lepszymi zespołami. Wierzymy w to, że wygramy. No, są mecze, jakie są. Są duże, znaczy bywały duże szanse na wygrane w setach z tymi lepszymi zespołami, no ale niestety brakowało nam czasami szczęścia, czasami takiego zacięcia, no i było jak było niestety, no ale patrzymy do przodu i szykujemy się na następny mecz. Według mnie musimy dobrze zagrać w bloku i w obronie, bo dużo piłek nam w tym sezonie wpada po prostu bez naszej reakcji. Myślę, że przede wszystkim zagrywka. Jeżeli będziemy dobrze zagrywać, nie popełniać błędów, to damy radę z nimi zwyciężyć.
Spotkanie naszych drugoligowych siatkarzy w sobotę w hali przy Małopolskiej o godzinie 16. Natomiast nasi pierwszoligowi koszykarze będą chcieli przedłużyć pasę zwycięstw do 3. Po ubiegłotygodniowej wygranej z Kłodzkiem oraz po środowym efektownym zwycięstwie w Krakowie nad Wisłą 83-62, w 20 serii spotkań naszym przyjdzie się mierzyć z bardzo groźnym zespołem, czyli rezerwami Śląska Wrocław. Początek zmagań w hali przy ulicy Pruszkowskiej w sobotę o godzinie 17.30. A teraz jeszcze o tym, co poza zmaganiami ligowymi. W czwartek nasi superligowi szczypiorniści Gwardii Opole rozegrali mecz sparingowy z Wisłą Płock. Mecz rozgrywany był w systemie 3 razy 25 minut. W Płocku w poszczególnych tercjach było 15-12, 14-9, a następnie 16-11. No i całe zwycięstwo dla drużyny z Płocka 45-32. A kolejny sparing przed Opolanami 6 lutego, natomiast powrót na ligowy parkiet planowany jest na 20 lutego. A w samo południe dzisiaj odbył się sparing Odry Opole z Puszczą Niepołomnice. Spotkanie odbyło się w Bytomiu. Odra, w której zagrali niemalże wszyscy zawodnicy z kadry pierwszego zespołu, uległa rywalom 1-2, chociaż od trzeciej minuty prowadziła po golu Mateusza Gancarczyka 1-0. Kolejne spotkanie sparingowe czeka podopiecznych Dietmara Bremera 30 stycznia, kiedy to w Opolu spotkają się z KKS-em Kalisz. Na dzisiaj to już wszystko, ale przypomnijmy jeszcze harmonogram weekendowych wydarzeń z udziałem opolskich zawodników. Sobota szykuje się nam zatem pod znakiem ligowych zmagań z udziałem naszych siatkarek. Grać będą także nasi siatkarze oraz o punkty powalczą także pierwszoligowi koszykarze. My również zapraszamy jeszcze na sobotę i niedzielę, bo oglądali Państwo zmagania zawodników w short tracku w reprezentacji Polski, także dwoje Opolan. Serdecznie dziękujemy Państwu za to dzisiejsze cotygodniowe piątkowe spotkanie i oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby śledzili to, co dzieje się na naszych stronach internetowych, gdzie oczywiście nie zabraknie informacji o wynikach i przebiegu tychże weekendowych spotkań. Zapraszamy na czasnoopole.pl, sportowoopole.pl i opole.pl. A jak komuś mało tego, co na internetowych stronach, to jesteśmy również na fanpage'ach facebookowych Czasu na Opole, Opola i Sportowego Opola. Do usłyszenia i do zobaczenia.